również stąpająca na matę Roxana, bardzo tytułowana zawodniczka. No tak, jak wspomniałem, niepokonana w Krajowej Lidze Zapaśniczej. Jej rywalką Weronika Sikora. No i rozpoczęła się walka. Mistrzynie Europy, wielokrotną mistrzynie Polski, legendę chodzącą już ikonę sportu zapaśniczego kobiet, Roxanę Zasinę. I tą, która w przyszłości będzie, miejmy nadzieję, zastępować na najważniejszych imprezach te utytułowane zawodnicy. Tutaj próbuje dojść do uchwytu. Pierwsze punkty na konto Roxany. No widać, że czuje się pewnie w tej walce. A tutaj próba wejścia do nogi. O, niestety za. Roxana wybroniła i już atakuje, próba wózka. Sędzia pokazał, że nie ma punktów, ale tutaj już oczywiście ta druga próba udana. 5-0 prowadzi zawodniczka gość. Kolejne dwa punkty. Już 7-0, a Roxana nadal atakuje. Próbuje się chronić. Weronika robi co może. No ale tutaj widać tą przewagę. Też trzeba powiedzieć, Weronika walczy w kategorii niższej. Jakaś przerwa. Jakiś drobny uraz. Ja jeszcze skorzystam z okazji. Jeszcze raz przypomnę punktację meczową w przypadku zwycięstwa przez przewagę techniczną, tudzież położenia swojego rywala. Zadrapanie. No ale gdzie pojawia się delikatnie choćby krew, interwencja medyczna jest konieczna. I gdy zawodnik, przeciwnik jego nie zdobędzie żadnego punktu, zapis walki 3-0 i walka kończąca się. Na szczęście to tylko drobny urazik. 7-0 dla Roxany. Kibice z Poznania głośno kibicuje swoją ulubienicę. To tutaj właśnie w Sobieskim. Wychowanka Sobieskiego. Proszę, punkty na konto Weroniki. Udało jej się wyciągnąć, wypchać za matę do Roxany Ferworze walki. Jest punkt na konto zawodniczki z Poznania. I to jest bardzo ważne w ogólnym rozrachunku. Warto walczyć do każdego punktu, bo gdyby ta walka nawet na punkty skończyła się do zera, drużyna zdobywa 3 punkty bądź 4, jeżeli to jest przewaga. Natomiast gdy jest to punkt techniczny, chociażby 1, ten zapis końcowy jest 3-1. I Roxana zdobyła kolejne punkty. Przewaga techniczna. No, zdecydowane zwycięstwo, natomiast no, udało się zdobyć punkt Weroniki. Zapis walki jest 4-1.